Gnieźnieś ma swój osobliwy bardzo urok i jest to miejsce, gdzie wszyscy jazzmeni uwielbiają przyjeżdżać. Miła atmosfera, świetna publiczność, sympatyczni ludzie. No jest to coś takiego zjawiskowego, dlatego Klub Niedźwiadek też jest, jak wiemy, legendarnym miejscem, gdzie całe pokolenie wszystkich jazzmenów, od tych najstarszych do najmłodszych, grało i grywa dalej regularnie, więc tutaj ja myślę, że wszyscy zaczynali stawiać kroki i wszystkie zespoły najbardziej znane, rozpoznawalne na naszej scenie jazzowej tutaj były i grały, więc no jest to miejsce na mapie klubów jazzowych, którym wszyscy wiemy, więc myślę, że to też jest taki magnes, który przyciąga muzyków tutaj. Wielokrotnie byłem w Przemyślu z New Bond, zespołem, który prowadzę, też już graliśmy na kilka razy. Graliśmy przed 3 laty, kiedy promowaliśmy przedostatnią płytę Distinct. Tutaj też w Niedźwiadku podczas muzycznego lata. A rok temu też graliśmy na Jazz Bass Festiwalu w Piwnicach. Nie, to było w tym restauracji hotelu Monarchia czy coś takiego, tak, to tam graliśmy. Więc co jakiś czas tutaj wracamy, więc i chcemy. Mam nadzieję, że znowu kiedyś za jakieś rok, 2 lata coś przygotujemy nowego, nową płytę i pewnie będziemy się dobijać do Przemyśla. W wielu miejscach jeszcze nie graliśmy. Za tydzień jedziemy na Białoruś do Mińska. W Mińsku w Narodowej Filharmonii będziemy występowali. To też nasz pierwszy występ na Białorusi. Ale to fakt faktem, że byliśmy 2 lata temu byliśmy w Indiach i graliśmy w Kaszmirze jako w ogóle pierwsza formacja jazzowa w New Delhi na festiwalu. To taka wielka przygoda. Byliśmy w zeszłym roku w Rosji, też graliśmy na Uralu w Czelabińsku, tam gdzie ten meteoryt spadł, w Jekaterynburgu. W Moskwie graliśmy, więc już troszkę zwiedziliśmy. Byliśmy w Bułgarii w zeszłym roku na Varna Jazz Festival. A no teraz na naszej mapie mamy Białoruś, jedziemy do Mińska na koncert, więc no to są piękne przygody jednak. Za granicą zawsze inna trochę publiczność, inna mentalność, no inni ludzie, więc to są bardzo miłe doświadczenia. Wszyscy, myślę, że koledzy, lubimy jeździć za granicę, bo to są inne relacje, coś nowego zawsze można zobaczyć, spotkać, zwiedzić, no. Więc to są ciekawe przygody. Można powiedzieć, że czegoś się nie da na jazzowo zagrać, no bo to poniekąd dokładnie można wszystko zagrać na jazzowo. No tylko, że jedne nutki da się w sposób bardziej przystępny, że tak powiem, przerobić na tę muzykę jazzową, a niektóre mogą stawiać większy opór w zależności,
co to jest, jaki to jest gatunek muzyki, jaka to jest melodia, jak jest zbudowana, ale myślę, że w klimacie jazzowym praktycznie wszystko można zagrać. Niedawno mieliśmy premierę płyty Follow Me, której program dzisiaj Państwo usłyszeliście. To w kwietniu się płyta ukazała z zeszłego roku, czyli jest jeszcze w miarę świeża, bo to minął dopiero troszkę więcej, niedługo będzie rok. No, a w międzyczasie grając wakacje w Teatrze Witkacego, z którym ja jestem bardzo zaprzyjaźniony, Jurek Ruściński, który jest kompozytorem muzyki do większości spektakli, które tam są grane, usłyszał nasz koncert tą właśnie muzyką i wpadł na pomysł, czemu on swoich piosenek nie chciałby usłyszeć na jazzowo i zaproponował mi, czy byśmy dla niego nie nagrali takiej płyty i nie zaaranżowali w naszym takim klimacie kwintetu jazzowego jego muzykę teatralną. No, były sceptyczne głosy wśród kolegów na początku, że jak to muzyka teatralna, ale ogólnie wyszło to całkiem fajnie, nawet byliśmy zaskoczeni, że tak pozytywnie nagraliśmy to, szybko przygotowaliśmy i jesteśmy zadowoleni z tej płyty. W przyszłym tygodniu właśnie będzie premiera tej płyty na urodzinach 30. Teatru Witkacego. To też bardzo charyzmatyczne miejsce, Teatr Witkacego. Wszystkim polecam. Ktoś jeszcze jak nie był, to powinien zobaczyć Teatr Witkacego, bo to jest też miejsce, które ma w sobie ducha.